Czy zastanawialiście się kiedyś, ile czasu wymaga przygotowanie lotu? Ile osób pracuje nad tym, abyśmy my mogli bezpiecznie podróżować? Są pytania, będą więc odpowiedzi. Jak zawsze w Tyglu. Witamy serdecznie. Odeta Węckawicienie i Małgorzata Kozicz. Ale na początek trochę zasad. Poznawanie świata nigdy jeszcze nie było tak łatwe jak dziś. Nawet ogromne odległości między wieloma kontynentami możemy pokonać w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, w coraz bardziej komfortowych warunkach. Chociaż to akurat zależy też od nas. W komunikacji publicznej zobowiązują pewne normy zachowania. Na przykład telefon warto byłoby wyciszyć. Jeśli ktoś nam telefonuje, najlepiej byłoby odpisać SMS-a, poinformować, przeprosić i przenieść tą konwersację na czas późniejszy. Gdy jedziemy transportem publicznym z koleżanką czy kolegą, możemy prowadzić konwersację między sobą, ale ta konwersacja musi być dyskretna. Nie słuchamy muzyki głośno, a jeśli komuś na tym zależy, to korzystajmy ze słuchawek. To zasady niepisane, choć wpisane w kulturę osobistą. Oprócz bycia uprzejmym, trzeba być schludnym, czyli nie zostawiać po sobie bałaganu ani śmieci. Szanować należy też przestrzeń osobistą współpasażerów. Starajmy się zajmować jak najmniej przestrzeni w transporcie publicznym. Swoje reklamówki, siatki, torby, walizki nie ustawiamy na sąsiednim krześle, na sąsiednim siedzeniu, ale kładziemy sobie na kolana, sobie pod nogi, tak żeby innym to nie przeszkadzało. Pamiętajmy, że przed wejściem do autobusu, pociągu, tramwaju, trolejbusu warto zdjąć plecak, tak żeby tym plecakiem kręcając się nikogo nie potrącić, jeśli miejsca jest mało. Wiele osób nie życzy sobie dzielenia przedziału czy miejsca z kimś, kto je potrawy o intensywnym zapachu. Przed ich spożyciem można więc po prostu zapytać, czy nikomu to nie przeszkadza. Podobnie jest ze zdejmowaniem butów. Nie jest mile widziane zdejmowanie butów w środkach lokomocji, ale jest możliwe, gdy wybieramy się w dłuższą podróż. Ale stopy nie mogą być gole. Musimy mieć czyste kapcie albo czyste skarpety. Często w samolotach są rozdawane specjalne zestawy podróżnicze, gdzie mogą być skarpety, z których uważam, że dla własnego komfortu można skorzystać. A może by tak zaoferować wsparcie? Drobne gesty znaczą wiele, dlatego wskażmy zagubionym odpowiedni wagon. Pomóżmy umieścić bagaż we właściwym miejscu. Drobne gesty, oferta pomocy tworzą przyjazną atmosferę, a kilometry i czas lecą szybciej. Można powiedzieć, że to tylko dobre maniery. Można też powiedzieć aż, bo bycie kulturalnym i dobrze wychowanym nigdy nie wyjdzie z mody. To zasady, które doskonale zna nasz gość. Katarzyna Żuromska, instruktorka pracowników obsługi naziemnej Wileńskiego Lotniska, jest dzisiaj z nami. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy na lotnisku też są takie zasady obowiązujące, jakieś dotyczące etykiety, wychowania? Oczywiście. Na lotnisku pierwsza i główna zasada, że nie żartujemy. I często, gdy pracowałam jeszcze z pasażerami, bardzo często słyszeliśmy po żarcie, a to wy żartów nie rozumiecie? No to pierwsze pytanie, gdy jest zadawane, czy nie ma pan, pani ze sobą niczego niebezpiecznego, gdy się pokazuje na tą tablicę, to w żadnym wypadku nie mówimy bomba, pistolet, jestem terrorystą, jeszcze coś. My niestety takich żartów nie rozumiemy. Ja sobie przyjaźni i fani nie chcielibyśmy być, ale niestety o takich rzeczach żartować nie można, bo oczywiście traktujemy to poważnie i traktujemy, że to jest niebezpieczeństwo, to jest zagrożenie lotu. Mhm. Czyli już po prostu jak padnie takie słowo, to nieważne, jakby człowiek nawet zaraz powiedział, nie, nie, to był żart. To już i tak będzie uruchomiona ta procedura jakaś bezpieczeństwa? Oczywiście od razu już pracownik podchodzi do innego pracownika, który kontroluje bezpieczeństwo i mówi, mamy takiego pasażera. Tego pasażera zabierają, sprawdzają dodatkowo i bardzo często się wywołuje policja. I bardzo często dla tego pasażera lotu już nie będzie. Czyli bez żartów na lotnisku. Bez żartów. A teraz już zupełnie na poważnie. Ile osób w ogóle pracuje nad tym, żeby samolot poleciał? Bo to wiadomo, że duży zespół. Tak, oczywiście. To przy jednym rejsie pracuje bardzo dużo pracowników. Zaczynając od tych, którzy pracują w terminale pasażerskim i obsługują, którzy rejestrują bagaż i pasażerów. Też ludzie, którzy ładują ten bagaż, które koordynują cały lot, które centrują samolot,
panie, które sprzątają samolot, to jest ogrom ludzi, o których czasami pasażer nawet nie podejrzewa. No to rzeczywiście, to jest taki bardzo, może nam często od podszewki nieznany świat, ale bardzo ciekawy. A twoja przygoda z lotniskiem w ogóle, jak się zaczęła? Moja przygoda z lotniskiem chyba najbardziej, najpiękniej o tym powiedzą słowa, że poszłam za głosem serca i ono doprowadziło mnie na lotnisko. Cała ta przygoda się zaczęła jeszcze od lat szkolnych, kiedy myślałam, a to kim chcę zostać, kiedy dorosnę. Myślałam, wybrałam kierunek studiów, gdzie chcę studiować w przyszłości, a po skończeniu szkoły, tak jak niby szukałam sobie pracy na lato, zobaczyłam, że szukają w ten moment agentów do obsługi pasażerskiej. A był to czas bardzo trudny dla aviacji, to był 2021 rok, kiedy po COVID-zie tutaj odnowienie lotów. Tak naprawdę dużo nadziei nie miałam, że mnie tam przyjmą, ale tak się stało i też było niby wiadomo, że to praca jest na 3 miesiące, bo wtedy znowu musiała wszystko się zamknąć po sezonie letnim. Ale tak się zdarzyło, że zostałam, jestem tu trzeci rok. Proszę. Mhm. I coraz to, tak rozumiem, poznajesz coraz to nowe obszary też tej pracy lotniska. Tak, oczywiście, bo zaczęłam właśnie od obsługi pasażerów, potem otrzymałam trening na kierownika zmiany, to już miałam więcej doświadczenia, więcej możliwości, a właśnie od tego roku jestem koordynatorką do szkoleń rampy, czyli to jest całkiem inny obszar, ponieważ przedtem pracowałam w terminale pasażerskim, teraz jestem po stronie tak zwanej płyty lotniskowej, czyli rampy. Na czym polega twoja praca? Bo to chyba duża odpowiedzialność. Na ogół całe lotnictwo jest bardzo reglamentowane, bardzo jest dużo prawideł, zasad i nie bywa tak, że człowiek przychodzi i a no to zobacz, robimy to tak i tak. Nie, są bardzo poważne szkolenia, jak się zachować, jakich błędów nie robić i właśnie jestem instruktorką, bo koordynuję te wszystkie szkolenia i ja jestem tą osobą, gdy przyjdzie nowy człowiek i ja prowadzę właśnie te szkolenia, jakiś materiał szykuję, robię slajdy i monitoruję to wszystko, aby wszyscy pracownicy od strony rampy mieli te szkolenia i już wiedzieli, jak się zachować i wiedzieli, co ich czeka w pracy. Chyba też są jakieś niespodziewane sytuacje i oczywiście nie brakuje stresu w tych sytuacjach. Oczywiście, że stresu się zdarza bardzo dużo i jego jest na co dzień. Właśnie kiedy jeszcze pracowałam przy obsłudze pasażerskiej, tego stresu to było bardzo dużo, bo wszyscy ludzie są bardzo różni i podejście do pasażera musi być bardzo indywidualne, bo jeden to przychodzi bardzo taki zestresowany, a ja tu mam pierwszy lot, a co to robić, a drugi przychodzi, a mówię, lecę po raz setny i to wszystko znam. Ale jak się okazywało, że to po prostu są tacy bardzo śmiali, bo najczęściej u takich czy coś, jakiś powerbank zostawał w bagażu, czy jeszcze coś, że właśnie bardzo indywidualnie są ludzie, bardzo ich dużo jest i do każdego musisz znaleźć podejście i z każdym musisz rozmawiać na jego języku. A no, ale też oprócz tych zasad są jeszcze właśnie jakieś predyspozycje chyba samego pracownika. Jakie cechy tutaj są potrzebne w tym zawodzie, twoim zdaniem? Oczywiście ma być bardzo dużo cierpliwości, ma być indywidualne podejście, musisz szybko koordynować, na przykład lot się późni i chcemy to jak najszybciej, żeby te opóźnienia było jak najmniejsze. Musimy naprawdę być punktualni i szybko się polapać w stresowych sytuacjach. A co najbardziej może zestresować pracowników? Właśnie mówiłaś na przykład opóźniający się lot i tam potrzeba szybkiego zorganizowania. Jakie jeszcze mogą być te takie stresujące sytuacje na lotnisku, kiedy no rzeczywiście potrzebna mobilizacja maksymalna? Oczywiście są to takie sytuacje jak overbooking na przykład, gdy linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Czekają na to, że nie wszyscy się zjawią na ten lot, dlatego będziemy mieli komu oddać to miejsce. Może to być agresywny pasażer, pijany pasażer, których no niestety nie przyjmujemy na lot. A jeszcze nie mówimy o tych sytuacjach, kiedy alarm jest prawdziwy, kiedy naprawdę jest jakieś niebezpieczeństwo. Już zdarzyłaś się z taką sytuacją? Tak, oczywiście mieliśmy też dzwonki, że jest na lotnisku bomba i przez swoje 3 lata pracy miałam chyba 3 ewakuacje, gdy musieliśmy zatrzymać wszystkie loty, musieliśmy wszystkich pasażerów wyprowadzić na podwórko i się oddalić. To naprawdę były takie straszne sytuacje, gdy przyjeżdża bardzo dużo służb, straż pożarna, policja, wszyscy sprawdzają, ten alarm jest prawdziwy czy nie. Nigdy nie wiemy, czy to jest prawdziwe czy nie, czy to jest taki żart. To na szczęście jeszcze to nie było takie prawdziwe, ale tak się zdarzało, tak było.
też pewnie w tym momencie, no może się pojawić taki zwykły ludzki strach, ale ty jesteś w tym momencie tą osobą, na którą wszyscy pasażerowie patrzą. Dokładnie. Też. I oczekują jakichś, wiesz, szybkich decyzji, tak? Tak, oczywiście, dlatego musimy bardzo pomóc tym ludziom, bo oni mają o wiele większy strach i nie musimy pokazać, czasami się boimy. Powstaje jakaś taka społeczność, czy lotniska, jakby ci wszyscy pracownicy, czy też to jest taki zawód, gdzie na przykład, no nie wiem, gdzie się wszystko ciągle zmienia i też jakby nie da się przywiązywać do czegoś? Ja bym powiedziała, że całe lotnictwo jest o pracy zespołowej, jako oddzielne jednostki, pilot, stewardesa, agenty odprawy pasażerskiej, czy jeszcze ktoś, nie egzystujemy osobno. Jesteśmy jeden wielki zespół, gdzie pracujemy razem, współpracujemy dlatego, żeby lot odbył się punktualnie, żeby lot był bezpieczny i wszyscy między sobą współpracujemy. Bo nie ma to tak, że ja pracuję sobie, tam ktoś pracuje, wszyscy między sobą współpracujemy, właśnie mamy jeden cel. Wiemy, że nie boisz się odpowiedzialności, jesteś bardzo odważną, bardzo zdeterminowaną osobą i marzysz o tym, żebyś została pilotką samolotu. I nie tylko marzysz, ale też podejmujesz kroki. Opowiedz o tym swoim marzeniu więcej. Jak? Skąd? No właśnie, jak już mówiłam, że marzyłam o studiach i dostałam się na studia lotnictwa. Była to długa podróż, ponieważ trzeba zdać szereg egzaminów, by tam się dostać. I teraz jestem na trzecim roku studiów. A jak w ogóle jest w tym, powiedzmy, świecie lotniczym, już w tym świecie pilotów? On jest nadal zdominowany, powiedzmy, przez mężczyzn? Czy coraz więcej jest takich dziewczyn jak ty, które też tam już do tej sfery aplikują, dostają się i tam pracują? Coraz więcej jest kobiet, dziewczyn, które chcą i marzą o niebie. I bardzo dobry przykład, mam grupę, w której się uczę, że mam 9 chłopców i 9 dziewczyn z kolegów. Proszę bardzo. Tak, czyli to jest połowa. Parytet. Tak. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość jako pilotki? Masz jakieś wymarzone kierunki w ogóle? Jak widzisz siebie za 5 lat na przykład, czy 10? Tak naprawdę jestem człowiekiem bardzo rodzinnym i marzę o tym, by latać z Wilna i powracać do Wilna. Aha. Chcę zostać tutaj, ale marzenie o niebie nadal zostaje. I dlatego bardzo będę się ubiegać o to, by mogła mieć bazę w Wilnie i latać gdzieś tam na przykład z rana do Turcji i z powrotem. A jakie samoloty będziesz pilotować? To znaczy po skończeniu studiów będę miała licencję na taki mały samolot Cessna, a później to się już udaje albo do linii lotniczych, albo do szkoły prywatnej i się załatwia taki type rating, czyli kiedyś będę mogła pilotować albo Airbus, albo Boeing, albo się wybiera, jaki typ samolotu. Okej. Powiedzmy, chcę zostać pilotką. Co, od czego powinnam zacząć? Na Litwie mamy dwie możliwości, jak można zostać pilotem. Jest to szkoła prywatna. Nauka trwa o połowę krócej niż w Uniwersytecie Państwowym. Jest to gdzieś 2-2,5 lata. Tyle, że koszt nauki jest bardzo duży. Jest to około, kosztuje mniej więcej tak 100 tysięcy euro. I jest drugi wariant, to jest Uniwersytet Państwowy, gdzie opłaca nam naukę państwo. Mamy tam jakieś małe też, o co musimy zadbać i za to zapłacić. Tyle, że nauka trwa dłużej, jest to 5 lat. I oczywiście po tej nauce tak samo otrzymujesz stopień magistra. O, proszę. No, czyli Odeta możesz zdawać. Może i mogę, tylko zapytam, przyjęliby mnie w okularach? Tak, oczywiście. Nie jest to już teraz takim ograniczeniem. Tyle, że pani by musiała w czasie lotu mieć dwie pary okularów. Dlaczego? A to dlatego, być może coś się stanie z jednymi. To ja może zostanę z tobą jeszcze. Serdecznie dziękujemy za arcyciekawą rozmowę. Życzymy czystego nieba. Dziękuję bardzo. A my w naszym programie jeszcze nie lądujemy. Zaraz z Basią Baranowską pokażemy, jak umilić sobie podróż samolotem. A teraz, jak obiecałyśmy, na umilenie podróży uszyjemy z Basią Baranowską poduszkę do spania w samochodzie, samolocie czy pociągu. Wygląda to dość skomplikowanie. Nie, jednak to jest bardzo proste. Bardzo proste. Tak. Bardzo się cieszę. Właśnie jedynie czego potrzebujemy to dwóch skrawek materiału, waty syntetycznej do wypełniania zabawek. Rozumiem, że to może być niekoniecznie wata syntetyczna. Tak, może być i wełna, i jakieś pióra, nie wiem, po starej poduszce, tak? No właśnie, to co mamy niepotrzebne w domu. Okej. Okay. Mogą być nawet jakieś, nie wiem, nawet stare skarpety, wiesz. Na przykład. Tak. Czy jest ważne, jaki to jest materiał? W
sumie nie jest bardzo ważne, lecz oczywiście rekomendowałbym może jakieś takie materiały naturalne, takie jak len, bawełna, czy może na przykład jedwab nawet. Mm-hmm. Ale w sumie też mogą być to, nie wiem, już wyrośnięte dżinsy, czy oczywiście mogą, tak. Musimy pamiętać, że tutaj będziemy użyli swoją twarz, tak, i głowę, więc tutaj musi być tak przyjemnie. Coś, co jest przyjemne do twarzy. No. Okej. Okay. Także potrzebujemy spinki i maszyny do szycia. Tutaj mamy już zawczasu wyciętą formę z dwóch kawałków. Ja właśnie je teraz tutaj zszyję, tak? A później ty mi pomożesz to wypełnić. Dobrze, czyli forma musi być taka właśnie, no jak rogalik. No tak. Cóż, bierzemy się do roboty. Zostawiam tutaj otwór takich, nie wiem, 10 cm, aby móc włożyć wypełniacz. Dobra, już chyba mamy. No, rzeczywiście szybko. Tobie to poszło. Dzięki, trochę się na tym znam. Odcinamy wszystkie nitki niepotrzebne i wywracamy. Wywracamy. Formy już prawie mamy. Tak, formy prawie mamy i teraz rozumiem, że po prostu wypełniamy. Wypełniamy. Basiu, skąd wiedzieć, kiedy już koniec, kiedy już starczy tego wypełniacza? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście musimy zapełnić tak dobrze, aby móc to tak, nie wiem, wygodnie... Żeby było wygodnie. Tak. Nie? Tak? Okej. Okay. Aha, powiedz, a jeżeli na przykład nie mamy w domu maszyny do szycia, bo nie każdy... No tak. ...ma w domu maszynę do szycia, to można to oprzyć ręcznie. Ręcznie, obowiązkowo, tak. Po prostu dłużej to zajmie. Jakie 3-4 razy rzecz? Można to potraktować jako medytację. Odeto, bywa przecież tak, że jest jeden dzień przed podróżą, tak? I zdajesz sobie sprawę, że nie masz takiej poduszki. Oj, bywa. Nie mam takiej poduszki, rzeczywiście. I właśnie możesz wykonać ją własnoręcznie. Mogę. Tak naprawdę obawiałabym się dzień przed podróżą, ale 2 czy 3 dni szyjąc ręcznie, można rzeczywiście skusić się i spróbować taką uszyć sobie. Nie martw się, Odeto, mam jeszcze tej waty, cały worek. No tak się wydaje, że trzeba niedużo, ale tak naprawdę to jednak sporo. Także proszę nie żałować. O! Zobacz, teraz nam zostało tutaj po prostu zszyć. Może chciałbyś mi w tym pomóc? Może tym razem nie. Szycie nie jest najmocniejszą moją stroną, ale obiecuję ci, że jak zobaczę, jak to robisz, następną zrobię sama. Voilà. Mamy już poduszkę. Może chcesz przymierzyć? Bardzo chętnie. Proszę Państwa, będę miała najpiękniejszą i najbardziej stylową poduszkę w całym samolocie. Po dzisiejszym odcinku jesteśmy przekonane, warto się spełniać, a czasem nawet sięgać chmur. To był Tygiel. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Pa.